streściliśmy Państwu to, co wydarzyło się kilka dni temu w Rzeszowie. No ale też spójrzmy teraz analitycznie, a właściwie spróbujmy też w jakiś sposób przewidzieć to, co wydarzy się w przyszłości. No Skra jest w tej chwili pod kreską, to jest taki mocno ranny już żołnierz, dwa ciosy i teraz jeden jedyny spowoduje, że już będzie bohatowski zespół leżał na deskach. Co dalej się wydarzy? Czy to mocarstwo, jeśli Skra odpadnie, bełchatowskie mocarstwo padnie? W jaki sposób widzisz tę przyszłość i jakie zmiany mogą dosięgnąć? Bo wiesz, bo ta dyskusja być może nie miała sensu jeszcze kilkanaście dni temu, kiedy ten playoff się nie rozpoczął, ale teraz jest jak najbardziej uzasadniona, bo podnieść się po takich ciosach będzie niezwykle trudno. Ja zacznę jednak od tego pierwszego części pytania. Powiem tak ci, Przemek, że ja uważam, że Skra jest ranna, ale jeszcze żyje. Z podziwem patrzyłem na tych zawodników, którzy grali, na ich zaangażowanie. Ja myślę, że nie jest wcale najgorzej z dyspozycją. Po pierwszym dniu miałem pełne obawy, że jest jednak różnica przygotowania na tyle wyraźna, że Resowia po prostu połknie Skrę. Zmiażdży ich siłą, jeśli nawet nie technicznie, bo tutaj jest równowaga moim zdaniem, to mogą mieć problemy z fizyką. Okazało się, że zawodnicy Skry wytrzymali. Tutaj zawodnicy Rzeszowa w tej przestrzeni, na tym polu nie mogli udowodnić jakiejś ogromnej przewagi. Na pewno mają to ciut szerszą ławkę i tutaj Andrzej Kowal ma jeszcze rezerwy, bo przecież Kowacewicz prawie w ogóle nie wykorzystany, z Lotmanem wprawdzie zamienieni, ale to Lotman ciągnął ten mecz. Ale on właśnie na przykład osłabł. No ale wracając do sedna sprawy. Także ja myślę, że Skra, owszem, jest potłuczona, jest poobijana, ale jeszcze jest gotowa do naprawdę zagrania dobrych pojedynków i ja bym wcale nie wykluczył scenariusza, że to się może przenieść jeszcze raz do Rzeszowa. Na ten piąty decydujący mecz, bo Skra moim zdaniem może się podnieść, a taki jeden tydzień kolejnej jakby pracy i jakiejś tam regeneracji, bo widać jednak ślady. Ja myślę, że tak dwóch przeciętnych jak na Michała Winiarskiego meczów on już drugi raz nie zagra, zwłaszcza na własnej hali. Ja myślę, że Mariusz Wlazły też na własnej hali będzie jeszcze groźniejszy w zagrywce, a może skuteczniejszy w ataku. A może Jacek Nawrocki wreszcie również prowadzić ten trzeci wariant z Mariuszem Wlazłym na ataku zmiennie z Atanasijewiczem. Atanasijewicza ma gotowego, widać, do dobrej gry, ale nie wiadomo, czy równej. Mariusz Wlazły na tej pozycji powinien się bardzo szybko odnaleźć, a no widać gołym okiem, przynajmniej w mojej ocenie, że Skrze jest potrzebne bardzo dobre przyjęcie, żeby Paweł Woicki wykorzystał to, co Skra lubi najlepiej, czyli grę kombinacyjną, grę środkiem. W tych pierwszych dwóch meczach nie było prawie pajpów. Środkowi mieli, zwłaszcza z Wresowi, kilka piłek dosłownie zaatakowanych. Nowakowskiego jakby nie było na boisku, poza blokiem. Także Skra ma parę rzeczy jeszcze do wykorzystania. Jeśli to wykorzysta, to Resowia musi zagrać naprawdę takie same dwa dobre mecze, żeby ponownie było być może zwycięstwo, ale to nie musi być pewne. Natomiast co będzie dalej? Ja powiem tak, oceniłem to już przed tym ćwierćfinałem. Właściwie nawet Mistrzostwo Polski zdobyte przez jeden z tych zespołów moim zdaniem nie powinien zmienić faktu, że władze obu klubów, działacze, trenerzy, sami zawodnicy będą musieli wyciągnąć poważne wnioski z tego sezonu, co się stało i dlaczego. Czyli ten sezon twoim zdaniem nawet w przypadku mistrzostwa będzie przegrany? No dobrze, niektórzy powiedzą, że mistrzostwo przecież było celem obu zespołów i pewnie jak któryś z nich zdobędzie, a jest to możliwe, no to będzie można to przypudrować, ale myślę, że to będzie jednak przypudrowany czy polakierowany gdzieś tam rozbity samochód. On będzie wyglądał jak nowy, ale czy na nim można budować następny pojazd do następnej jazdy w następnym sezonie, to podejrzewam, że nie, żebyśmy byli dobrze się zrozumieli. Gdzieś sukcesem będzie mistrzostwo, bo na pewno to docenić należy, ale wyciągnięcie rozsądnych wniosków z tego, co się przytrafiło w tym sezonie, jak często zespół grał źle, jak grały oba zespoły, czasami źle, czasami nieskutecznie i dlaczego takie były wahania formy, co można wytłumaczyć jakby wydarzeniami typu kontuzje, choroby i takie problemy no, czysto sportowe, a gdzie nastąpiły pewne może pomyłki transferowe, pomyłki ustawień może na niektóre mecze. Także myślę, że wszyscy po kolei mają do wyciągnięcia trochę wniosków i nie mówię tu o tępej krytyce, wręcz odwrotnie, mówię o takiej
merytorycznej, naprawdę solidnej analizie sezonu w wykonaniu tych dwóch zespołów i to na pewno nastąpi. Ja myślę, że no z tych odgłosów, co słyszę od ludzi związanych z Bełchatowem i z Asseco Resovią, to chyba nie szukajmy, znaczy nie boję się jakiegoś tam scenariusza, jakiegoś takiego katastroficznego, że nagle no, będzie to wszystko rozwiązane. Czy rozwiązane nie, ale że... Ocenione surowo. No, ale ocenione surowo tutaj myślę, że tak. Tak, no ocena surowa to nie znaczy rozbiórka. To znaczy jakiś pomysł, jak rekonstrukcja. To... Rekonstrukcja. Bardzo modne, lub bardzo budowa modne jeszcze słowo raz. Ostatnio. Jeszcze raz w kręgach rządowych przynajmniej. No dobrze, ale tam powiedzmy, że politykę zostawmy na bok, bo nie są chyba najlepszym wzorem do naśladowania. To lepiej niech sportowcy po swojemu zrobią po prostu porządek w tych dwóch klubach.